Ciao. Na starcie, tu mamy się ludzie zjeżdżają, tu mamy fajny parking, tam było można się zapisać. Ja już byłem zapisany, także dostałem numerek, trasę już mam załadowaną i ruszam. Presto Gravel, Gravel Bike Drunen. Presto Gravel Bike Drunen to trzy trasy, jedna 60, druga 80 i trzecia 100. Ja wybrałem tą 100-kilometrową. W całej kosz całego wyścigu, bądź tą można nazwać imprezy gravelowej, wynosił tylko 9 euro. Jeżeli ktoś się zapisał internetowo przed wyścigiem, w trakcie wyścigu, koszt wzrastał do 10 euro. Podczas gdy ktoś się zapisywał po terminie, otrzymywał tylko mapę z wytyczoną trasą. Jeżeli ktoś zapisał się wcześniej, otrzymywał plik, który mógł sobie wgrać w nawigacji. Moja trasa gravelowa rozciąga się wokół miejscowości Hertogenbosch. Pech. Rozcięło mi oponę na brzegu. Mleko nie chcę za bardzo uszczelnić, no ale jeszcze powietrze mam. Przygoda musi być. Lecę dalej.
organizatorzy nie bardzo chcieli, żebym kręcił na terenie całej imprezy, bo niektórzy sobie nie życzą, żeby twarz było, no wiecie, RODO, nie? No to poszedłem, zapytałem się, czy mogę wejść tutaj do stajni. No i stajni tak sobie podsumuję. Dobra, na szybko. Trasa była zarąbista. Ujechałem się trochę. Szczęśliwie zmęczony. Co poszło nie tak? Może tak pokrótce. No zepsułem oponę. Tylnia opona gdzieś, przeciąłem ją na boku. Mleko uszczelnia i nie uszczelnia. Gubię ciśnienie, zostaję na niskim ciśnieniu, co chwilę muszę pompować, no ale jakoś dojechałem bez wymiany na dętkę. Nie wylewałem jeszcze mleka. No taki peszek jest, wiem nawet gdzie jest to przetarcie. Pech jest taki, że przetarło boczną ściankę opony, więc opona chyba do wywalenia. No nic. Dobra, ja takim akcentem tutaj z koleżankami. Zobaczcie, koleżanki sobie miło leżą, siedzą i jedzą. O, niektóre nawet krzyczą. No dobra, ja wracam do chałupy. A wiecie, co macie zrobić pod filmem? Zostawcie lajki, subskrybujcie. Ja za wszystko już z góry dziękuję. Widzimy się na kolejnych imprezach. Na razie. Trzymajcie się. Ej.